Siema, siema, cześć, cześć, witam w kolejnym odcinku z Mafii. Słuchajcie, jak widzicie, mam nową layout kamerki, bo tamta troszeczkę mi za bardzo zasłaniała tutaj gameplay. I słuchajcie, dałem mega faila, bo zacząłem sobie nagrywać. Znaczy, właśnie, zacząłem grać kolejną misję w Mafii i słuchajcie, nie kliknąłem recording, nie? Więc opowiem wam, co się dzieje w tej misji. Dostałem misję, że mam jechać za gościem, który ma szybki tam sportowy samochód, mam zabrać dużo broni ze sobą i mam się przedostać, bo ponoć tam gościu gdzieś tam naszych dwóch ludzi ma uwięzionych. No i jestem, no i szedłem w kanałach, jak przechodziłem po kanałach, to ktoś spuścił wodę w kiblu i jestem cały, znaczy mój bohater jest cały łaną. No i miałem zabrać dużo amunicji właśnie, nie wiem, czy tutaj nie będzie jakiejś takiej... Dobra, uciekłem sobie. I dobra, jestem. Coś trzeba mu tu zrobić? Dziwne, że się nie obudził. W końcu jestem strasznie śmierdzący, nie? Tu mam automacik. Mogę się skradać. No to fail dzisiaj totalny. No już kurde. Aha, i miałem taką misję, że nie mogłem za daleko i za blisko gościa jechać. I śledziłem go do tej fabryki. Tu ponoć dwóch naszych jest. Dobra, ale jak uratuj naszych, przecież ci dwaj gdzieś się ruszą. Ja tu nie ruszą. Just having one fucking smoke. Relax. Yeah, heard that one before, pal. O! O, i misja nieudana. No, to może będzie od początku misja, to ją zobaczycie od początku, nie? Aha, dobra. A! Słuchajcie, czyli poniekąd jest jak w GTA 5, czyli na przykład misja się zapisała, jak gościa śledziłem. I jak tutaj dałem faila, to jest od tego momentu, a nie muszę za gościem jechać, to mi się podoba. Bo w Mafii 1 było tak, że jak był fail, to był fail, nie? No shit. Yeah. What the fuck is going on? Don't look like Tony came. Uratuj swoich ludzi. Dowiedz się, gdzie są przetrzymywani. No wiem już, gdzie są przetrzymywani, tylko problem jest w tym, że just having one fucking smoke. Relax. Aha, ten pójdzie na fajkę. Zamknij drzwi. Dobra. Leją tam naszych. Hey, what was that screaming? Yeah, Mickey the lobster. Mickey the crab. Pigs must have screamed. What? Nah, that was no pig. That sounded like... In your ears. That was a pig. Just ignore it. Yeah, but... Hey. Around here or what? Shut the fuck up and get back to work, or it ain't gonna be the only pig that's screaming. Okay, okay.
do pracy. Blisko było. Tu się mogę przebrać za takiego kuchcika? Chyba nie mogę. So, you still thinking about quitting? Yeah, probably next month. And what are you gonna do then? I was thinking of maybe, you know, becoming a voice actor. Kurczę, znowu będę miał jakiegoś fejla tutaj, czuję. Are you kidding me? Who the hell would hire you? Nie ma ich tu. Aaaa, znowu fail. Ajajaj. No niestety. Nie strzelaj, bo twoi ludzie zginą. To co, mam się bić? Gościu stoi z karabinem, a ja mam się z nim bić? Poznaleźć chyba jakieś miejsce, żeby tam do niego... O, spokojnie dojść. Dobra. No. Kufel, SnowRunner od Artura. Dobra, to ja w takim razie muszę po cichaczu. Mhm. Oni są tu w pokoju. Just having one fucking smoke. Relax. Idę na fajkę, dobra, zrelaksuj się. Oj, nie, no. Kurna, no i teraz będę się z nim... Będę się z nim teraz bić, a miałem go od tyłu machnąć. I? Dobra. Zamknij drzwi. Dobra, czy ja mogę się z niego przebrać? Przeciągnij ciało tylko jest. No dobrze. No gdzie mogę to ciało przeciągnąć? Tu mogę schować? Mogę. Kurczę, lipa, nie? To świnki robią. So, you still thinking about quitting? Tam stoi ziomek. Wraca, nie wraca. I mi też nie będę się bił, bo zaczną do mnie strzelać. Tu opcje, żeby coś rzucić. Czekajcie, tu karabiny, pistolety. O! Czekajcie, mam fajną spluwę. Teczka. Jest dwóch ziomów, a tu? Dobra, oni są zajęci teraz. Oj! Ja nie mam co, bo misja prze... Oj, stoję u spał gościu. Mogę się przebrać w tego gościa, albo w jakieś łachy? No nie ma, no mam do nich dotrzeć, czekajcie. Jakieś inne, no tam gdzie przyszedłem, tam ten, nie? A może to jakiś alarm włączyć? Oh shit. Yeah. What the fuck is going on? Don't look like Tony.
Tu coś jest, tu coś można podłączyć? Jest woda, co? Nie, nic. Dobra, ten idzie na fajkę. No i to było dobre. No po cichu, nie? Nie. Blisko. So, you still thinking about quitting? Yeah, probably next month. Aha. O jeny, ci mnie zobaczyli. O jeny. Kill him, you idiot! Ach, ale tamtędy trzeba przejść tyłem. Dobra. Zdradziłeś. Szkoda, że nie jest trochę jak w Hitmanie, nie? Że można za gościa się przebrać. A w ogóle tą misję dzisiaj zrobię? Nie zrobię chyba. No shit. Yeah. What the fuck is going on? Hey, don't spend all day out here, huh? I don't want to do this by myself. Just having one fucking smoke. Relax. Yeah, heard that one before, pal. Bach. Ten będzie najczęściej duszony, nie? To będzie po prostu... Dobra, tu trzeba poczekać, aż oni tutaj sobie będą... W dwójkę będą tam... Are you kidding me? Who the hell would hire you? No. Dobra, dawajcie. Panowie rzeźnicy, nie? A, ja już wiem dlaczego mnie, bo ja jak biegłem, słuchajcie, bo ja dałem gałkę, bo w mafii jest tak, że jak się da gałkę na maksa, to on biegnie i wtedy go bardziej słychać, nie? Ja teraz dałem gałkę tak troszeczkę tylko i on idzie tak powoli, go nie słychać. Aha. Moja teoria z gałką nie wyszła. O ja. No, niestety. Ja tu jestem w kropce, a tu nie mogę coś zrobić, nie mogę. No co, ja gościa przechodzę tam, gościu i robię... Z tymi dwoma tu się nie będę bić przecież. Oh shit. Yeah. What the fuck is going on? Hey, don't spend all day out here, huh? I don't want to do this by myself. Just having one fucking smoke. Relax. Yeah, heard that one before. Yeah, relax. Nowego, szybko, szybko, szybko. Dobra. Teraz tak, jak ja przechodzę... A zaraz, tu można prąd wyłączyć? Tu nie można. Tu nie ma jakiegoś tam przez sufit przejścia. Czy jakaś paletka stoi. Jakieś rury są, coś na górze, nie ma. Tu też nic. Też jakiś kanał do przejścia. Przeciągnij ciało. Też nie ma. Tam nie mogę pójść. Ale zaraz, zaraz, bo tam stoi gość. Dobra, chwila, chwila, przeciągnij ciało. Gościa schował.
Nie tutaj widzę. O, nie widzą. Nie mogę drzwi otworzyć. No, wyeksplorowałem wszystkie możliwości, no. Zamknij drzwi, tylko nie ma gdzieś, wyłącz prąd, coś. So, you still thinking about quitting? Yeah, probably next month. Dobra, ci tu będą tu zaraz te. Poczekać aż gościu tutaj, czekajcie, ja tu zaraz coś skombinuję. Bo gościu tam stoi z karabinem i widzi cały czas. Dobra, ci tutaj się widzieli. Do tego momentu na razie jest spokój. Mnie nie widzi. Tam gościu stoi z koła. O, dobra, wyszedł gościu. Patrzcie, teraz wyszedł. I on teraz się obróci. Będzie szedł w tamtą stronę. Ja wtedy mogę przejść. Ten tu nasz sobie oszczy. No. No ile, no ty, no ziomek, ile ty ten nóż będziesz oszczyć? Chłopie, przecież już dawno masz ostry. A co, on fajkę tu pali? Ty, no pali papierosa, no ej, no gościu. Ten tu przesadza z oszczeniem, tamten przesadza z tą fajką, come on. Teraz cały odcinek będę stać w tym miejscu, całe, jeszcze zostało tam, powiedzmy tak godzinne odcinki robię z mafii. Będę cały czas stać i czekać, aż gościu skończy tą fajkę i pójdzie, nie? A ten cały czas oszczy nóż. No. Dobra. Skończył faję? Skończył faję. Nie, no ej, coś przydeptał i dalej. Ej. Przecież to bez sensu, przecież ja tutaj nie będę stać. Ty, no. Pewnie bym się schować. Słuchajcie, gdybym się schował tak, poszedł w cień. To mnie widzą, nie? Nie mogę iść w cień. No bez sensu misja trochę, bo ja zanim nie kliknąłem nagrywaj, to cały czas mówiłem, że mafia jest fajna, że dużo NPC, że samochody, że fajne miasto i w ogóle. No ale takie i w ogóle ta misja, gdzie musiałem za gościem jechać, była spoko, ale teraz. No teraz jest bez sensu, bo gościu, patrzcie, niby przydeptał papierosa, cały czas pali i ten tu od 5 minut oszczy noże, nie? I co ja teraz mam zrobić? Przecież jak ja tutaj wyjdę, popatrzcie, to ten mnie zobaczy. O, widzicie? Już mnie widzi. No bez sensu. Misja będzie fail. Ten tu sobie oszczy noże od pół godziny, ten se pali fajkę. Ja nie wiem, co to on ma za fajkę, przecież wtedy w tych czasach jeszcze nie było papierosów, on sobie pali ją i pali, nie? To ja zaraz całe piwko zdążę wypić, a ten gościu nie skończy tej fajki. Dalej pali?
W tą stronę pójdę, też mnie zobaczy. Patrzcie, tu mnie widzi. Ktoś bardzo powoli, żeby mnie... Nie no, po prostu mnie widzi. Może przebiegnę. Tu można jakiegoś gościa wrzucić i... Nie mogę otworzyć. Tu mnie znowu widzi. Muszę przebiec. A przebiegłem? Hey, you two. Shift's over. What do you mean, shift's over? You got shit in your ears? I said you're done for today. But I ain't done pounding the beefsteak. Don't make me say it again. Shift's over. Get the hell out of here. All right, fine by me. Zmiana skończona, oni pójdą. Zostanie ziomek sam, można by go... Dobra, poszedł. Dobra, ten sobie gdzieś tam poszedł. Są świnki. Ustoi ten ziomuś. Dobra, już jestem blisko tego pokoju. To i dwóch typów. No nie widzę, nie gdzieś tutaj są. Stąd lecą głosy. Dobra, tak, tam kropa jest, ale teraz jak mam ich kropnąć? Jak ja tam wejść? Patrzcie, tu jest dwóch typów, ja nie mogę jednego przy drugim jakoś dziubnąć. Czekaj, ajde. O! I know where you got the money. Falcone thinks he's got a good racket going, but he ain't gonna get away with it. Come on, how'd you get it into the States? I don't know anything. I'm just an accountant. Don't fuck with me, you egghead bastard. You want to end up just like your buddy here? Come on, take a good look. You think you're tougher than him? After we're done with you, we're gonna grind you up in one of these machines here. It's just a question of whether I'm gonna be nice enough to fucking kill you first. Hey, what's that fucking stench? Oh. Hey, somebody's Drop over there. Hey, who the fuck are you supposed to be? Jesus Christ, what is Captain Shitbag here to save the day? Shut the fuck up, Luca. Hey, I know you. You're the chump who was hanging around with that moron, Barbaro. I thought you were still rotting in the can. What the fuck you think you're doing here? Falcone sent me. He isn't too fond of skinny little cocksuckers trying to turn his guys into mincemeat. So, you joined up with Falcone, huh? Well, I'll tell you what. If you knew what was really going on, you'd realize that you was better off in jail. But that don't matter now anyway. Oi! Ale lipa! Ale się dał. Boże, fight będzie. Dawaj, fight. O, fight. Dawaj, fight. Dobry ziomek. I dawaj szybko, szybko.
No. Dobra akcja będzie. Dobra, dobra. Uuuu. A ja już umiem. Yeah, pięknie. O, gdzie ta kamera? No. Oj. Ale mi sieknął. Dawaj. I co? Come on, you little baby. Yeah. No ej, no przecież mu przylutował, a ten jeszcze wstał, no jak? Ja się tak nie bawię. O. Oj. Boys, take care of him. Take care of them. Dobra, to ja byłem take care of you. No wyskakuj. Nara. Thanks, Vito. Shit. Poor Frankie. I'm gonna kill that son of a bitch. Oh. Beans, stay here and don't come out until we come get you. Okay, okay. Just don't forget about me. Okay, fellas. He's packing. Shoot him. Yeah, shoot him. Oh, oh. Fuck you. You missed it. Dobra, spluwa, no parę strzałów i nara, nie? Ty no, przeładuj. To naprawdę dwa strzały i gościu leży, nie? No czekaj, czekaj. Już, dostał? O, let's get him. No leży. Gdzie idziemy? Tu? A, znać lukę. Dobra. Yeah, they are. And guess who's next? A lot of guys with a lot of guns are already on their way over. Shit, too late. Here they come. Come on, Vito, show what you got. Hey, douchebag, I'm over here. Hurry up! I'm almost out of bullets. What? No ej! Shotguna dostał. Ej! Jak się nie robi? To Vito. Dwa strzały, nie ma gościa. Thanks, Vito. We owe you one. Eddie send you? Yeah, he noticed he was a couple of guys shy at roll call. Shit. Poor Frankie. I'm gonna kill that son of a bitch. Beans, stay here and don't come out until we come get you. Okay, okay. Just don't forget about me. Okay, fellas. Spoko, spoko. Look out, he's got a gun. O, biegli. Fuck you, you missed. Over there. Dobra, jeden mniej. A czekaj, bo tu miecho jest. Przez miecho przeleci? O, słuchajcie, fajna mechanika. Miecho się rozwaliło, nie? Dobra, hehehehe, idę tu.
assholes! He's right there! Let's go, you cocksucker! No. He's right there! Shoot him! Come on, not bad, kid. Not bad. Za dużo nabojów poszło na jednego typa. No dawaj, dawaj, chodź, 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 chodź. Hey, Vito, let's go. No, ale mi walnął shotguna. Prawie z góry. Alright, Vito, let's get that little fuck. Tu trzeba dobrze poszczalać przez to okno. A? Oni będą tu jechać, to ja sobie stanę tu. Yeah, they are. And guess who's next? A lot of guys with a lot of guns are already on their way over here. They can't wait. Come on, come on! O, trafił mnie, skumany. Ty, ale ty... Gdzie ty mi tu... Cover me. I'm going in. Jak going in? Przecież ich tu jest masę i mają przebrany, chłopie. No! No prawie... Prawie padłem i został mi tylko jeden pocisk, nie? Strzelaj tam do gościa. Dobra. Ładuj. Shot za shot. Ty, jaki ziomuś. No dawaj to. Sześć pocisków w nic i między tymi. Dobra. Jeszcze jeden przy aucie. Hey Vito, let's go, come on. Pod zasz... O, ale bym jest... A więc... Zgasił, nie? Dobra, trzech zostało. One more down. Ty, no one more down, to ja go zgasiłem. Dobra, on tu będzie tu. A tu jesteś. Hey, douchebag, I'm over here. Nice job. Let's go get that little cocksucker. Knock, knock. Come on. Knock, knock. Let me in. Knock, knock. Coś mi się wydaje, że on do auta wsiądzie i będzie próbował uciekać. Shit. I ain't gonna be able to open it. Yeah, you need something heavy, like a battering. I know. We'll use that cart. So fucking smart, huh? Go ahead, try. Son of a bitch. What's he doing over there? Oh. Come here, you fuck. Leave me alone. Leave me alone, now you I'll fucking show you bastard. What it feels no, like. Wait, no, God, no, God no, fucking son of a bitch.
I'm gonna have a little fun with Luca before I grind him up. Wanna join me? Thanks for the invitation, but I think I'll pass it's on. Blood, huh? No, just hate the sight of Luca. I hear you, but you're missing out. I think I'm gonna try out that cattle prod he was yapping about. Wrzuci go do tej maszyny mielenia mięsa. Don't worry about that. It'll just take a little longer this way. This fuck don't deserve a quick death. I can't argue with that. Okay, I'm gonna go. I stink like an outhouse. I gotta get cleaned up. And tell Lady he don't gotta worry about Luca. Yo, Beans, open the door. It's all over. You? You're still alive? Yeah. What'd you expect? Jeszcze żyjesz, da. Look, before we go home, you wanna give me a hand with Sleeping Beauty here? You know, that's not such a bad idea. Będą mielone. To ja tu strzelałem do tej super fury, żeby, bo myślałem, że będzie z nim próbował uciekać. Będzie trzeba podjechać. O jeden, ale ma flaka. A co to? Ale głośny silnik. Kurczę, muszę ściszyć trochę. Ja sobie tą furę... Tą furę muszę sobie naprawić gdzieś. Oj. Teraz nie będzie co naprawiać. Albo dajemy sobie tą furą taką... O! Maska poleciała, dobra. Albo tą furą sobie dojadę tak jak jest. W Mafii może być tak, że jak mi zaliczy misję, to jak nowa misja się właduje, to fura będzie naprawiona. Ty, no nie widzisz, że super fura jedzie? Z przebitą oponą? No. O, proszę zrobić miejsce super fury. Jeździ. Super fura słabo przyspiesza, jak jest rozwalona. Już opony nie mam. I skrzonko. Wow. Wow. Fajnie. W zasadzie policja powinna mnie zatrzymać, że mam niesprawny samochód, a jedzie za mną radiowóz. Zacząłem trąbić gościu na chodniku, zaczął uciekać. Dobre. Chwila, moment. Nie jest warsztat? Kurczę. Niech będzie. Niech stracę, nie? Niech stracę. Chcę się tą furą przyjechać, jak będzie. Dobra, dawaj. Well, good afternoon. Good afternoon. So, what do you need? Besides a bath. Trochę dużo było za naprawę, ale dobra. No uciekaj. Oni mają gdzieś. O, no naprawiona. O yeah. Oj, to jest furak. To jest furak. Zatrzymuję go. To jest już mój furak, nie? Thank you.
Pięknie. Znaczy ogranicznik mu na chwilę ściągnąć i idzie jak. Mega fura, fajna. Podoba mi się. To tak śmierdzi. Vito. Oh Jesus. Why didn't you take a fucking bath before you came back? You told me to come right back when I was done. You think I'm enjoying this? Okay, okay, okay. What happened with Luca? It's done. All right. How about our guys? You find them? Yeah. Luca had him in the slaughterhouse. Frankie's dead, but Balls and Beans are fine. Luca was interrogating them when I got there. Any witnesses? Well, except for a dozen or so of Luca's bodyguards, we ran into nobody. Back up, okay? It was rough, Eddie. Yeah, it sounds like it got pretty hairy. But hey, you pulled it off and you got out of it in peace, right? So go get cleaned up before you ruin everybody's appetite. And burn those fucking clothes you wear. My God. Spal te ubrania, w których jesteś. 5000 dolców dostałem. Hello. Like it. Co teraz do mieszkania? Muszę iść pewnie. Przebierz się w sklepie odzieżowym lub w mieszkaniu. Dobra, tu jest sklep odzieżowy? Tu chcesz gnojem, przebierz się. A tu jest moje mieszkanie? Cuchniesz gnojem, przebierz się. Dobra, to pojadę do siebie, bo gdzie mam ubrania? No i po tej fajnej misji mam teraz mega furę. Ale idzie. Miasto duże, ja cię kręcę. Uptown. Dobra, tam policja idzie, która mnie nie jest w stanie zatrzymać, bo jestem za szybki. Tu jest, co tu jest? Kurczę, gdzie jest moje mieszkanie? Nie. Tu jest mieszkanie. Gdzieś tu, gdzieś. Nie, tu jest sklep. Moje mieszkanie jest po lewej. O. Dobra. Tyk. Siema. Haha, wykąp się. Nawet babka na pasach, wykąp się, nie? Dobre. Ale to coś tak troszkę nie halo, bo powinno być, że... Powinien iść do wanny się wykąpać, nie? Tu wystarczy, że zmienię ciuchy
O, już będę nieśmierdzący. Wróć do Sokoła. No, jestem teraz bardzo kofnie ubrany, jak prawdziwy mafiozo. Dobra, gdzie moja fura? Jest. Mega fura, nie? Czarna fura, białe takie opony, nie? Znaczy, ogólnie guma jest czarna, ale te takie obwódki białe, nie? Czerwona skóra w środku, nie, no ta fura to jest... coś pięknego. Hello, Mr. Officer. Jedzie za mną. No, za daleko jest. Nie, nie. Reflektor rozbiłem. Aj. Ale fajnie silniczek chodzi, nie no. Spoko, naprawdę super. No już maska mi się otwiera? Mocno przydzwoniłem. Szybko jechałem pewnie. Maska zaraz odpadnie. Było blisko, żeby mnie zaczęli ścigać. Fura była super, a teraz trochę rozbita, szkoda, nie? Dobra, zobaczmy, co teraz mi tutaj powie. Hey, Vito, you made it. Hey, Eddie. Vito. Ooh, nice threads. Thanks. So, what's the plan, fellas? What's with the suits? Vito, Mr. Falcone is gonna bring us into the family tonight. You and me. We're gonna be made. No shit. Tonight? Yeah. Dzisiaj really? Będziemy w rodzinie. Why didn't you tell me before? What do we gotta do? You'll find out. But first, there's somebody who'd like to have a little word with you. Vito, oh. Good to see you. What are you doing here? Hey, kiddo. I want to talk to you about what's gonna happen today. Come here, have a seat. All right, sure. And hey, thanks again for doing whatever you did to get me out of the can early. Now I made good on my second promise to you. Second promise? Yeah. I told you the next time we opened the books, we'd recommend you, didn't I? And now it's done. You had something to do with this, but you work for Frank Vinci. Yeah. I would have liked to have had you in our family. But I figure Joe there is your best friend. You guys grew up together, just like me and Frank. And since Joe was working for Carlo the whole time you were inside, I recommended they take you in too when he got made. Thanks, Leo. I don't know what to say. You don't gotta say nothing. Not to me or anybody else. That's kind of the way this whole thing works, Vito. Yeah. Now, come on. We don't want to keep him waiting. All right. I'll see you fellas upstairs. What was that all about? Nah, nothing. Just, you know, talking about old times. Like that time when old Leo dropped the soap. Fuck you. All right, all right, all right. That's enough. Let's go. Tam, a, gadaliśmy w starych czasach. Aha, o tych czasach, kiedy Leo puścił mydło. Tu co chwilę są takie... Now listen to me, fellas. Gangi, nie? It's one at a time. Once you're inside, just do as you're told, okay? Joe, come on in. Hey. Good luck. Good luck. Powodzenia.
All right, your turn, Vito. Gentlemen, this is Vito Scaletta. Vito, know that this family of ours is a secret. You are entering the Society of the Chosen, a society which does not exist to the rest of the world. Our family means more to you from now on than your own family, or God, or your country. If I ask you to kill your own brother, you must do it. Show me which finger would pull the trigger. O kurna, jaki mają ten. Repeat after me, Vito. If I were to betray the secret of our way of life. If I were to betray the secret of our way of life. May my soul burn in hell, just like this saint. May my soul burn in hell, just like this saint. Amico nostra. Gentlemen, I give you our new friend, Vito Scaletta. I am very pleased to have these two talented and honest men join us. And I'm happy this has happened in the presence of our esteemed guests. Mafia, i cieszę się, że tych dwóch utalentowanych, młodych i uczciwych ludzi mamy ze sobą. You see where I grew up? The only guys who mattered were the guys who had the balls to take what they wanted. You will receive payment for your services from Eddie. Would you like to add anything, Frank? Whatever you do, gentlemen, stay away from the dope. No dope. That's our policy. No dope, czyli żadnych prochów. We make plenty of money. And after years of doing everybody else's dirty work, I was willing to risk anything to finally be somebody. Widzę, że chłopaki tu się rozkręcają. Nowe fury z salonu. Gdzieś tam robili akcje. Podrywanie dziewuch. No. Chatę sobie pokupywali. Mhm. Lata mijają i teraz pewnie 60 któryś rok. Rozdział 10, dobra. Usługa hotelowa. Jeszcze 55? 51 raczej? Odbierz telefon. Ale chata. Panie Vito, powodzi się. Kuchnia. Gdzie ja mam telefon w tej chacie? Gdzieś tu dzwoni. Żelazko tam. Tu jest. Hello. Hey Vito, it's Eddie. Hey Eddie, what's up? I need you to come over to Joe's right now. Yeah. Oh, okay. All right. What's happening? I can't tell you over the phone. All right. I'll be right there. Dobra, mam jechać do Joey, do Joe'a. Joey, mój najlepszy kumpel z dzieciństwa, ale pewnie szafa tutaj. Przebierz się. Zrazu w garniak, chłopie. Kultura, przecież mafia, jesteśmy na wysokim poziomie, nie? Tyk, pięknie. Gdzie moja fura? Jest! Patrzcie to, no, piękna fura. W ogóle jaką chatę mam zarąbistą. Gdzie tą chatę mam? Coraz lepiej mi się powodzi. Dobra, słuchajcie. To był chyba siódmy odcinek z Mafii. Nowy layout kamerki, bo wcześniejsza troszkę zasłaniała. Mam nadzieję, że wam się podoba. I ogólnie strasznego fejla na początku zrobiłem, bo nie kliknąłem nagrywaj. Nagrałem z 20 minut, myślałem, że nagrywam 20 minut odcinka, a tu się okazało, że nie nagrywałem nic. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że siódmy odcinek z Mafii wam się podobał. Z tej strony Riz, rok do zobaczyska, cześć!